Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zupę hamburgerową. Potrzebować będziemy 0,5 kg zmielonej łopatki, 0,5 szklanki kukurydzy, 3 pomidory. Pomidory nacięłam na krzyż i dałam na 2 minuty do wrzącej wody. I idealnie się obierają ze skóry. Pokroimy pomidory w kosteczkę. Mam 2 papryki, 3 marchewki, 2 cebule i 2 łodygi selera naciowego. Seler naciowy obieramy i z włókien i pokroję również w kosteczkę. Odcinamy i obieramy z włókien. Cebulę pokroję w kosteczkę i przysmażę na rozgrzanym tłuszczu. I wszystkie składniki pokroję w kostkę. Cebulę już mam zeszkloną. Dodaję mięso mielone i należy przesmażyć. Później dodamy pozostałe składniki. Mięso przesmażamy, pamiętamy o omieszaniu. Mięso z cebulą już mam zrumienione. Dodajemy pokrojone pomidory, marchewkę, paprykę, seler naciowy. Doprawiamy solą, pieprzem oregano i pieprzem cayenne. Podlewamy wodą. Przykrywamy i dusimy. Tak to wygląda. I tak oto wygląda zupa hamburgerowa. Na koniec dodajemy kukurydzę i zupę zagotowujemy. I mamy gotową zupę hamburgerową. Jeżeli lubimy zupy zawiesiste, możemy zagęścić 1 łyżką mąki, rozmieszamy w zimnej wodzie i wlejemy. I mamy zupę hamburgerową gotową. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Zupa hamburgerowa.